sklepiku Empiku. Mam tutaj taki sklep, papiernik, Empik się nazywa. Brałem w niego kości, taką grę w sensie kości. I małego księcia. Tą książkę w sensie, nie żebym porywał jakichś małych księży. Co? Okej, dobra, słuchaj Jerem, my może pójdziemy jeszcze na halę po Nimy. Po co? Po Nim 2. A i ten prezent. Dziękuję, do widzenia. I na pani już wie, co ty bierzesz. Tak. Było już tym przyjęcie, tak. Za 3,90 zł, tak. No. Wydaje mi się, że nie żałuję 500 zł na coś, co... Też by nie żałował. Witajcie, drodzy przyjaciele. Wiecie, co dzisiaj jest? Dla was pewnie sobota albo niedziela. A jutro jest poniedziałek, a dla mnie jutro jest 6, czyli Mikołajki. I wiem, że trochę trzęsie, ale oto jest coś, czego potrzebowałem przez ten cały czas, kiedy mi się coś trzęsło na filmach. Tak jak teraz widzicie. To jest gimbal. To jest stabilizator do telefonu gimbal. DJI. I się nazywa DJI Osmo 3. Czyli ten najnowszy. Okej. I zaraz się zobaczymy, jak go włączę. To tak wygląda, jak trzymam telefon na gimbalu. Wydaje mi się, że w ogóle już nie trzęsie. Możecie sobie porównać w tym momencie, gdzie trzęsło bardziej. Na przykład podczas chodzenia też właśnie wszedłem na łóżko i zobaczcie sobie, gdzie trzęsło bardziej. Jutro są Mikołajki, czyli bardzo fajny dzień. Zwłaszcza w moim kalendarzu adwentowym, bo na Mikołajki, może ja urwę moją torebkę już na piąty. Piąty jest dzisiaj i w środku zaraz to otworzymy. Ale tak wygląda torebka na jakieś słodycze albo na drobia... takie bardziej drobiazgowe rzeczy. No i musicie, nie wiem, to chyba zniszczyć. Wiem, że nie powinienem tego widzieć, ale ciężko się oprzeć. A tak wygląda torba na szósty. Więc mam nadzieję, że będę mile zaskoczona. W tym momencie idę się uczesać, bo wyglądam jak gówno. Dzisiaj są Mikołajki. W kalendarzu adwentowym dzisiaj w Mikołajki był taki bałwanek czekoladowy, taki sweter, a również takie dwa płótna, które przydadzą mi się do filmu. Będziemy malować abstrakcyjnie, a przyda mi się do tego właśnie płótna. Mam dwa płótna. Dwa, bo może coś nie wyjść. Potrzebuję do tego jeszcze takiej szpachelki, żeby rozkładać farbę. Jest taki gość, który na filmie tak rozkłada. Two hours later. Christmas, my true love gave to me. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Czuję się tu tak. Bardzo podoba mi się te przejścia. Z niebieskiego w cienny czerwony w pomarańczowy. To wygląda bardzo ładnie. No, niestety tutaj
Słońce wygląda dość słabo. To również i to też. Dobra, nie jest źle. Najlepszą częścią tego obrazu chyba jest niebo. Dlaczego? No bo najbardziej się przy nim postarałem i wyszło najlepiej. Gdybym się bardziej postarał zapewne przy tym też by wyszło lepiej, ale ja już do tego nie mam siły. I szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było malowanie abstrakcyjne. Ile psów. Ale wszystkie się lubią. A ty Diego co? Taki samotny stoisz. Wiecie, że tu był wczoraj lód? Nie wiem, czy dzisiaj też. Trochę. Tu było. Biegałeś, jak ty daleko biegasz? Jejku, chodź tu. Chodź tu! No. I słuchaj.